Witam, dzisiaj przedstawię wam 27 ciekawostek o Naruto Uzumakim. Zapraszam. Imię Naruto jest skrótem od Naruto Maki, które jest rodzajem surimi z różową spiralą w środku i służy ona jako dodatek do ramenu, co jak dobrze wiemy jest ulubionym jedzeniem tego bohatera. Natomiast jego nazwisko Uzumaki oznacza wir, a nawiązaniem jego nazwiska jest spiralny wzór, który jest symbolem tego klanu. Mało tego, w związku z paktem pomiędzy klanem Uzumaki a Konohą możemy ten wzór zobaczyć na standardowym ubiorze ninja tej wioski. Hobby Naruto to robienie psikusów i podlewanie roślin. Nie mam bladego pojęcia skąd to połączenie, ale byłby dobrym youtuberem w tych czasach. Jak już mówiliśmy, jego ulubionym jedzeniem jest ramen i chiraku, ale lubi też zupę z czerwonej fasoli, nie lubi natomiast świeżych warzyw. Mimo zdobycia tytułu Hokage, Naruto wykonał jedynie 16 oficjalnych misji, 7 misji rangi D, 1 rangi C, 2 rangi B oraz 6 rangi A. Według drugiego databooka, gdy Naruto znajdował się w akademii, otrzymał następujące oceny: 6 za pozytywność, 5 w taijutsu, natomiast 1 za ninjutsu, genjutsu, współpracę oraz nastawienie do klasy. Naruto urodził się 10 października, w pierwszym Naruto miał 12-13 lat oraz 145-147 cm wzrostu i ważył około 40 kg. W Shippudenie jest to już 15-17 lat i 166 cm wzrostu i ważył około 51 kg. Natomiast w Boruto ma już 180 cm wzrostu, a jego grupa krwi to B. Jego wzrost czynił go najniższym z 11 Konoha w pierwszej serii, ale ostatecznie stał się drugim najwyższym zaraz po Shino. Co ciekawe, Naruto nie zawsze zajmował pierwsze miejsce w oficjalnych ankietach popularności, choć zawsze znajdował się w pierwszej dziesiątce. W każdym razie na 7 oficjalnych ankiet trzykrotnie zajął pierwsze miejsce, również trzykrotnie drugie miejsce i w 6 ankiecie zajął 4 miejsce. W 3 databooku wszystkie głosy z 6 ankiet zostały zsumowane i Naruto zdobył drugie miejsce. Naruto jest jednym z 4 znanych Jinchuriki, którzy przeżyli wydobycie z nich ogoniastej bestii. Pozostałe osoby to Hagoromo, Kushina oraz Obito Uchiha. Matka Naruto otrzymała przydomek Krwawa Habanero, jego ojciec Żółty Błysk Konohy, a on sam Pomarańczowy Hokage Konohy. Masashi, tworząc postać Naruto do filmu The Last, miał kilka pomysłów na jego wygląd. Początkowo miał mieć 170 cm wzrostu, później 173, a finalnie miał 180. Jak już mówiłem, Naruto urodził się 10 października, nie mówiłem jednak o tym, że w chwili tworzenia tej postaci był to Dzień Zdrowia i Sportu w Japonii, co jest prawdopodobnie nawiązaniem do tego, że jest on dobry w taijutsu. Autor One Piece'a stwierdził, że jego postać Sanji miała początkowo się nazywać Naruto, ale zmienił to, ponieważ seria Naruto miała wkrótce zostać ukazana i chciał uniknąć nieporozumień. To nie koniec nawiązań z One Piece'em, ponieważ autor tego dzieła koleguje się z Masashim Kishimoto i możemy zobaczyć chociażby okładkę chaptera 766 One Piece'a. Widzimy tam Naruto jedzącego mięso, które jest ulubionym daniem Luffy'ego, a Luffy je ramen, co jak już wiemy jest ulubionym daniem Naruto. Główny bohater naszej serii jest jednak zasłonięty przez postać z One Piece'a, Nami, która nosi strój z symbolami Konohy. Dodatkowo ten chapter został wydany w tym samym tygodniu, co ostatnie dwa rozdziały mangi Naruto. Żeby tego było mało, w 700 chapterze Naruto, Boruto maluje głowy Hokage i zostawia na ochroniaczu Naruto symbol z One Piece'a. W japońskiej wersji Naruto kończył często zdania słowem datebayo, a w angielskiej było to believe it, a w polskiej kumalski. Datebayo! Believe it! Kumalski! W oryginalnym pilocie mangi Naruto był dosłownie lisim demonem, żyjącym jako ludzki chłopiec, a 9-ogoniasty lis, który zaatakował wioskę, był jego ojcem. Chociaż Naruto nie był wychowywany przez Minato, najwyraźniej odziedziczył jednak styl walki swego ojca. Obydwaj prawie nigdy nie używali jutsu polegających na ręcznych pieczęciach i wyjątkiem u Naruto były klony. W Polsce Naruto nie byłby dobrym kompanem do picia, ponieważ ma on słabą głowę, co stwierdziła Hinata dzień przed ceremonią mianowania na Hokage. Naruto ukończył akademię w wieku 12 lat i choć początkowo możemy w anime odnieść wrażenie, że to bardzo słaby wynik, to normalnie do akademii dołącza się w wieku 9 lat i nauka trwa 4 lata, więc nasz bohater miał jeszcze rok w zapasie. Po wątku walki z Zabuzą na samym początku anime, most, na którym walczyli nasi bohaterowie, zyskał nazwę Wielki Most Naruto. Taki most naprawdę istnieje w Japonii i jest on rozpięty nad cieśniną Naruto oraz jest zaliczany do najdłuższych mostów świata.
Strój Naruto jest bazowany na stroju Masashiego z dawnych lat, ale nie tylko to było bazowane na twórcy tej mangi. Również smutne dzieciństwo Naruto jest wzorowane na dzieciństwie Masashiego. Oryginalny japoński głos Naruto należy do kobiety, Junko Takeuchi. Angielski głos Naruto również należy do kobiety, Mei Li Flanagan. W polskiej był to już mężczyzna. Naruto jest jedną z dwóch znanych osób w klanie, które mają inne włosy niż czerwone. Oczywiście nie licząc dzieci Naruto i Hinaty. Drugim znanym osobnikiem jest Ashina Uzumaki o białych włosach. Żółte włosy Naruto oczywiście odziedziczył po ojcu. Naruto miał nigdy nie poznać swoich rodziców. Masashi Kishimoto jednak zmienił zdanie z prostego powodu. Sam został ojcem. Według czwartego databooka Naruto nie mógł używać uwolnienia Yin. Jest to o tyle dziwne, że używał on przykładowo Gu do Damy, która wymagała tej natury. Znaczy to tyle, że Naruto używał technik, które nie powinny działać. Dla niektórych Naruto nigdy nie powinien być z Hinatą. Co zabawne, do grona takich osób należała sama żona Masashiego, która do końca myślała, że Naruto będzie, uwaga, uwaga, z Sakurą. Pamięta ktoś jeszcze gogle Naruto? Całkiem możliwe, że o nich zapomnieliście. W anime Naruto zdjął je po to, aby w ich miejsce nosić opaskę ze znakiem Konohy. A co jeśli powiem wam, że był jeszcze drugi, ukryty powód? Masashi Kishimoto stwierdził, że rysowanie gogli jest zbyt czasochłonne, dlatego wyeliminowanie ich pozwoliło mu zaoszczędzić czas. Może o goglach zapomnieliście, ale na pewno pamiętacie epicką ostatnią walkę Naruto z Sasuke. Twórca mangi zaplanował już ją na samym początku i postanowił powolutku do niej dążyć. Nie wiedział natomiast przez długi czas, czy będą oni walczyć jako przyjaciele, czy jako też wrogowie. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!